Siema, tutaj Jas i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2. No i w końcu możemy sobie kontynuować tą serię. No i tak, ci, którzy nie widzieli ostatnich trzech odcinków z Binding of Isaac Rebirth, to przypominam, że w listopadzie lub w grudniu będę kupował nowy komputer, więc wtedy prawdopodobnie w końcu będę mógł nagrywać jakieś fajne produkcje, zobaczymy jeszcze. Ale przygotowywuję się już powoli na coś fajnego. No a przez ten czas kontynuuję, chcę zakończyć te serie, które rozpocząłem. A trochę ich jest, więc mamy Legacy of Goku, potem będzie jeszcze Return to Castle Wolfenstein, Super Meat Boy. I co tam jeszcze było, nie pamiętam, coś tam chyba jeszcze było. Cokolwiek to było, to na pewno to, mam nadzieję, zakończę. Będę sobie robił maratony w tym tygodniu, mam trochę czasu, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Dzisiaj sobie trochę odcinków nagram z Legacy of Goku. Jutro pewnie Return to Castle Wolfenstein, to pewnie w jednym podejściu nawet sobie przejdę. Myślę, że jakoś długo mi to nie zajmie, więc zobaczymy. Okej, w poprzednim odcinku, z tego co wiem, odblokowaliśmy Vegeta. Trzecia już nasza postać, do której mamy dostęp. I tak, jakie on ma statystyki tutaj? No, poziom 18. Tak, ma specjala, bo odblokowałem pod koniec Master Roshiego. Big Bang atak. No i trzeciego ataku nie ma. Tak, to jest jego specjal, jeden z moich ulubionych. Dosyć sporo obrażeń zadaje, więc będę z niego często korzystał. Dobra, jest 19 poziom. Tak, mamy Kiblasy, nasz Big Bang atak, który zadaje obrażenia obszarowe. No i mamy Super Saiyana. Chyba nie pokazywałem jeszcze Super Saiyana. Nie przypominam sobie. Oj, właśnie, to jest problem, że potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby załączyć sobie Super Saiyana. Przez ten czas wrogowie mogą nas zranić, no i niestety wyłączyć nam nasze ładowanie się pod Super Saiyana i trzeba zaczekać chwilę i zacząć od nowa. Dobra, jako Super Saiyan jesteśmy oczywiście znacznie potężniejsi, znacznie szybsi, ale minusem jest to, że spada nam energia. No i gdy energia spadnie nam do zera, to wtedy tracimy Super Saiyana. Dobra, pokażę tylko na chwilkę. Nie lubię używać Super Saiyana na zwykłe moby. Zazwyczaj Super Saiyana używam dla bossów, bo wtedy jest najlepiej używać go właśnie. Na zwykłe moby nie ma sensu za bardzo. Tu jest złota kapsułka, tego nie chcemy. Jakie ja w ogóle mam questy? Już nie pamiętam, ile to czasu minęło w poprzedniego odcinka. Aha, spotkać się z innymi na południowym kontynencie, okej. Okay. Znaleźć 25 złotych kapsułek, to sobie zrobimy na końcu, to jest pomniejsze zadanie, znaleźć 7 zagubionych lamenczan, także uratować człowieka zapanego przez Warlorda. To także będzie na końcu, ponieważ on daje nam, z tego co pamiętam, złotą kapsułkę. A to wszystko chcemy znaleźć sobie na końcu, w jakimś innym odcinku. A właśnie, niezawodny skauter. Czy ja tego potworka sprawdzałem? Chyba nie. Tiger Bandit. A nie, chyba sprawdzałem. Pojawił się taki jeden, jak graliśmy jako Piccolo, o ile się nie mylę. Chyba był taki jeden, chyba tak. Dobra, więc musimy się spotkać z resztą. Goku walczy, o ile się nie mylę, tak, z Androidem 19. Kiedy Vegeta tutaj stara się dostać do reszty. W ogóle mapka. Po prawej Gohan może wejść tylko przez bramę. Czyli chodźmy górą. Może chodźmy na prawo. Trochę jeszcze expa powbijam. Dobrze. Ładnie. Plus 5. Spoko. Co my to mamy? Tych znamy. Te potworki są sobiutkie. Chyba pierwsze potwory, jakie spotykamy, tak? O ile się nie mylę. Chociaż nie, jeszcze były węże i wilki. Jeszcze były węże i wilki chyba wcześniej. Chociaż nie wiem. Dobra, przez tamtą bramę chyba nie chcemy iść.
Chyba nie. O, tego chyba nie spotkała się ulepszona wersja tego Ladybuga, tak? Troszeczkę silniejsza, ale nie stanowi dla nas problemu. Ten przeciwnik nawala z dystansu, więc wystarczy szybko podbiec. No dobra, czasami mi się to nie udaje. Co my tu mamy? Więcej Tigerów? Spoko, jeszcze sobie tutaj troszeczkę powalczymy, podekspimy. Może jeszcze jeden poziom, by było miło. Jak tam mapka? Okej, tu już jest wszystko odblokowane w tej lokacji. Nie wiem, czy ja chcę iść dalej przez tą bramę tam, czy tam dalej już zaczyna się główna fabuła. Chciałbym jeszcze ten level zdobyć, nie pamiętam, kurczę. Z tego co wiem, co ja mam, itemki, tak, mam dwie fasolki sensu, jak coś. Te kapsułki wszystkie zostawiam na sam koniec, dam Gohanowi. Zobaczymy, jak potężnego Gohana możemy zrobić. A właśnie, ciasteczka mam. Jedno ciasteczko bodajże daje 5 do HP. No to tak, użyję parę ciasteczek, 20-30 już będzie dobrze. Jak będzie jakiś problem, żeby nie używać od razu fasolek, mamy te nasze ciasteczka. A no i oczywiście możemy skały rozwalić, żeby zebrać jedzonko, w sumie też racja. Okej, dobra, rozwalmy jeszcze tych bandytów troszeczkę. Gdzie ja mam iść? Po lewej chyba ich było sporo, prawda? Tam ich chyba było dosyć dużo. Tak, jeszcze dalej będzie ich sporo. W ogóle nie korzystam z mojego specjala, zapomniałem o nim kompletnie, właśnie. Jeden z moich ulubionych. O rany. Przesuńcie się. Troszeczkę za blisko jesteście. Dobra, 21. To chyba wystarczy. Możemy iść dalej. Już sobie ich omijmy. Nie ma sensu za bardzo z nimi walczyć. Znowu, teraz. Nie pamiętam, czy to już tutaj jest główna fabuła, czy coś tam jeszcze będzie. Jeszcze co? Jeszcze są wrogowie. No okej, niech będzie. Niech będzie. A, jeszcze tutaj jest jakieś rozwidlenie. No dobra, jeszcze będzie troszeczkę, widzę, lokacji do zwiedzania. Ale to nie problem. Może jeszcze poziom wskoczy kolejny. Byłoby fajnie. Tych zlamy chyba, tak, oni są już bardzo słabi. Bez problemu ich pokonamy. Wcześniej Piccolo sobie z nimi radził bez problemu. No dobrze, idę. Tu chyba będzie coś, czego jeszcze nie chcemy. Chyba wiem, co to będzie. Chyba się domyślam. I myślę, że wy też. Dokładnie, złota kapsułka, jej nie chcemy. Wszystko sobie zbieramy na koniec. Przed finałowym questem. Tak sobie to zaplanowałem. Gdzie my chcemy iść? Chyba na prawo, prawda? Jeszcze. Chociaż nie. A nie, na górę. To już chyba będzie główny quest, prawda? Chyba... tak. No dobra, chodźmy. Tak, dokładnie. A, Goku walczy z androidami, z 19 głównie. Rzeczywiście. Wszystko się zgadza. No i przez większość czasu, tak jak Tien tutaj mówi, Goku dominował. Ale niestety, później złapała go jego choroba. Na co choroba? Na serce. Tak, na serce. Jakąś chorobę na serce miał. No i niestety przegrał. Stracił wszystkie siły przez to. Tak, ten wirus go dopadł. I zaatakował serce. Szkoda, że nigdy nie zostało wytłumaczone, co było powodem tego wirusa. Czytałem fajne komentarze, ludzie pisali, że
Goku dostał tego wirusa przez to, że ugryzł Freezę w ogon, jak z nim walczył raz. W sumie to by było ciekawe. To by było interesujące. No bo na pewno i przez Super Saiyana, bo Vegeta na przykład, czy Gohan nie dostaje takiej choroby. No właśnie, Goku straci wszystkie siły. 20 nie chce ich przepuścić, żeby pomogli Goku. Ale Vegeta już wkracza. Ze swoim utworkiem, no nie ze swoim. Ale z innym utworkiem. Tak, jak Goku zamieni się w Super Saiyana, to jeszcze bardziej pogorszy swoją sytuację, jeżeli chodzi o swoje zdrowie. No dobra, Yamcha zaniesie Goku albo Kakaroto, jak to tam woli, do domu, żeby się uleczył. No a przez ten czas Vegeta będzie walczył z 19. I zanim zaczniemy klasycznie, tak, czy maszyna taka jak ty doświadczyła kiedyś strachu? Jeden z klasycznych tekstów Vegeta. Dobra. Android 19, no jest dosyć mocny, to prawda. Ale chyba nie będzie dla nas przeciwnika. Nie wiem, czy tych skanowałem, więc sobie przeskanuję jeszcze raz, ale raczej ich skanowałem wszystkich. Gohana i tak dalej. 20 sobie zeskanuję, żebym nie zapomniał. Zaraz, kto jest silniejszy? Przy okazji się sprawdzimy. Kto tu jest silniejszy? O proszę, 19 jest silniejszy, no co ciekawe. Może i był silniejszy, zanim 20 odebrał energię Piccolo, co się stało w anime później. Dobra, zamienimy się w Super Saiyana, powinniśmy sobie bez problemu z nim poradzić w tej formie. Problemem jest to, że nie możemy strzelać żadnymi pociskami. Jeżeli to robimy, to androidy się leczą właśnie. Nie możemy używać żadnych kiblastów. Tylko pięści. Niestety nie możemy używać żadnych ataków energetycznych. To jest poważny problem, ale nawet ich nie potrzebujemy, ponieważ zdążyłem jeszcze, zanim Milona Super Saiyan pokonać androida 19. I jest! Główny utworek, Vegeta. Nice. Tak, oczywiście. No, robocik nie miał żaden szans. Żadnych szans. Pfu. Vegeta oczywiście musi pociskać ile się da po tym robociku. Po 19. Nigdy nie lubiłem. Chyba najbardziej nielubiany przeze mnie android. Chociaż Super 17 też nie lubię. Bo on był tak beznadziejnie przesadzony. Taki bullshit to był, że szok. Więc może rzeczywiście Super 17 był dla mnie gorszy. Ale tak, teraz Vegeta chce walczyć z 19. XIX twierdzi, że jest silniejszy, ale oczywiście... No może i jest, ale niestety boi się walczyć z Vegetą. Chociaż w tym momencie na chwilę Vegeta był słabszy od 20. No dobra, od doktora Zero. Może tak już będę mówił, wszyscy wiedzą, że to doktor Zero. Ponieważ 19 wchłonął jego energię, więc chyba doktor Zero był przez chwilę silniejszy rzeczywiście w tym momencie, zanim Vegeta dostał sensu. Dobra, tak. Vegeta sprowokował doktora Zero, żeby go zaatakował, a ten ze strachu uciekł, chociaż Vegeta właśnie był słabszy, więc trochę zaryzykował, ale mu to wyszło. Dobra, Vegeta szuka androida, więc my musimy do niego dołączyć, czy on tego chce, czy nie. Więc lecimy za doktorem Zero, tu jego hełm spadł. No i tak, czy my chcemy z nim walczyć? A walczmy z nim tak jak było oryginalnie. W show, czyli jako Piccolo. Lubię tak walczyć jak było oryginalnie. Chociaż to będzie bardzo trudna walka. Tak, nie możemy używać Makankosapu oczywiście i Kiblastów.
Ponieważ Dr. Shiro ma taką samą umiejętność jak Android 19, czyli wchłania energię i się leczy dzięki temu. Więc musimy skorzystać z pięści i na dodatek... Tak, tu już będzie walka. Na dodatek jeszcze wykluczam specjalny atak, ponieważ Piccolo ma dla mnie najgorszy specjalny atak. Jak pamiętamy, stoi w miejscu, gdy wykonuje ten atak, więc bardzo ciężko zadać dużo obrażenia. Ale ma za to najfajniejszą transformację, ale to później. W przyszłości o tym powiem. Czy on się jakoś wzmocnił? Nie, jest taki sam. Dobra, to będzie trudne. Prawdopodobnie nie obędzie się bez ciasteczek i nawet sensu. Prawdopodobnie tak. Nigdy nie lubiłem tej walki. Już źle zacząłem. W ogóle go nie trafiłem prawie. Dobra, nie bierz te ciasteczka, bo ty zaraz tu zginiesz. Teraz nie wiem, czy mogę przyspieszać, czy nie spierdzieli mi to nagrywania. Więc ja może przyspieszę, co? Jak będę to jadł. I za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem. No, zużyłem 1/3 ciasteczek i już mam full healtha. Weźmy jeszcze jedno. No teraz te ciasteczka mają sens, ale w późniejszej fazie gry już nie będą miały absolutnie sensu. Skoro jedno ciasteczko daje 5 HP. A później będziemy mieli tego HP znacznie więcej, więc to nie ma sensu później. Więc trzeba z tego korzystać, póki to mamy. Szczególnie, że mam nielimitowaną ilość. Dobra, teraz idzie w miarę ok. Nie lubię korzystać z tego specjala, Piccolo. Naprawdę nie lubię. No, jeden hit tylko wszedł. Kurczę. Można chyba 3 nawet wsadzić, ale to przeciwnik musi być naprawdę blisko. I jeszcze nie może nas trafić właśnie, dlatego nie lubię... tego specjalnego ataku, który ma Piccolo. Jest do bani, jak dla mnie. O, teraz jakoś weszło. Trzeba naprawdę mieć dobry timing tym atakiem. Nie lubię tego. Właśnie, ciężko mi wyczaić. Kiedy przeciwnik jest na tyle blisko... Mniej więcej wiem, jaki jest hitbox tutaj, ale po prostu ciężko mi to zrobić. On zaraz powinien paść, bo nie muszę mu odebrać całego zdrowia. Z tego, co pamiętam... Kurde. Fuck. Chyba nie. Znowu będę musiał użyć ciasteczek. O, tu się jakoś słabo odbiło od ściany, ale to nieważne. Dobrze. Mamy to. Mamy to. Dobra, Dr. Zero został rzeczywiście pokonany przez Piccolo. Piccolo się bardzo wzmocnił przez te 3 lata trenował z Goku w sumie i z Gohanem. Więc to nie dziwne. Dobra, i Trunks w końcu przeleciał. Pomóc. Najwyższy czas i teraz Vegeta w końcu ogarnął, że Trunks to jego syn z przyszłości. Doktor Zero go nawet nie zna, to normalne, skoro on jest w przyszłości. Nie ogarniasz, Doktor Zero, jakim cudem. Nasi bohaterowie są tacy silni, ale to normalne, skoro wiedzieli o przybyciu androidów, to trenowali, wiadomo. No i dobra, Trunks mówi, że to nie są te androidy, z którymi on walczy. No, oczywiście wszyscy to wiemy. No i właśnie Dr. Zero teraz mówi, że wypuści 17 i 18, czyli tych, z którymi Trunks walczy w przyszłości. No i dobra, Dr. Zero uciekł. No i będziemy musieli go gonić. Raczej tak. Tak, Trunks powiedział, że Dr. Zero został zniszczony przez androidy, a tutaj tak się nie stało, ale rzeczywiście to się stanie później. To się stanie, tylko że później. No i teraz gadają o tych androidach, rzeczywiście to będą ci, z którymi Trunks walczy. Dobra, tak, Trunks pyta, gdzie jest Goku.
No, zaatakował go wirus, niestety, akurat w tym momencie, jak walczę z androidami. Ciekawe, nie? No, historia się ładnie zmieniła, trzeba przyznać. Ale Bulma wie, gdzie jest jego laboratorium. Doktora Jiro, więc lecimy tam teraz do niego. Lecimy odwiedzić sobie doktora Jiro w jego mieszkanku. Dokładnie tak, tu wszystko chyba już, prawda? Cała mapa tutaj, ten region został zbadany, tu już nic nie ma chyba więcej. Jest tylko brama Gohana tam na dole, ta niebieska, no a poza tym nic już więcej nie ma, więc możemy opuścić tą lokację. No i udać się w te północne góry, żeby znaleźć miejsce pobytu doktora Jiro. Dobra, ta lokacja jest dosyć duża z tego co pamiętam, więc prawdopodobnie w tym odcinku to by było na tyle. Walczyliśmy z Androidem 19 z doktorem Jiro i w kolejnym odcinku będziemy starali się przedostać do bazy doktora Jiro i zapobiec uwolnieniu Androida 17 i 18. A jak na razie to by było na tyle. Siema!